Gramy. Partiatik! Live. Nie grałem dawno, Jima już. Czekaj, co było za napisy? 24 wrzesień? Noah. O, 28-letni chłop. Okej. Okej. 10 lat temu dla niego, okej. Dobra, traumę ma do dziś po tym. Zobaczymy, co się wydarzyło. Czy też będziemy mieli traumę? Co to jest realtor? Co za zawód? Co to jest? Jak ksiądz. Zawód dla rodziny. Jaki to jest zawód? Co to jest? Agent nieruchomości? Ta? Papież. Czyli jakiś klient wyjechał i my dostaliśmy robotę, żeby chyba mieszkać w tym mieszkaniu w tym czasie, jak tego chłopa nie będzie. Okej. Stówkę za to dostaliśmy. Tylko stówę za kilka dni, no. Ale wiesz, tak naprawdę my tam nic nie robimy. Tylko jakieś podstawowe rzeczy. Pralnia. Ale klimat. Czuję się jak w USA. Dobra, wczuj się. Co to jest? Rozmieniacz. A to co to jest? Kierka, jak się pranie robi, można se grać. To się da kliknąć. Ralki. Gdzieś jest nasza? Abraham Lincoln. Ktoś sprzedaje autko, chcesz kupić? O, praca z domu, chcesz? 5,25 na godzinkę w dolarach. Chcesz? Tutaj numer masz, jakbyś chciał sobie zapisz. Tutaj też coś jest. Dobra, czekaj. Ty, to już mnie przeraża. Czemu mam tam iść? Coś ze z tych kupujemy? Tak jak w poprzedniej części? Nie. Chyba tam trzeba zejść. A wyjść się da? Nie. No dobra, schodzimy na dół, widzowie. Chyba, że w kosz zajrzymy. Co jest w dupę? Co się tu dzieje? Na ćpani jesteśmy. Dzięki Nexo za 14 miesięcy. Co to? Mam patrzeć, czy ktoś siedzi w pralce? Co? Co się dzieje w dupę? 18-letni ćpun w pralni. Ja tu miałem... Co się tu dzieje? O kurde, siedzi ktoś. Siemano!
Czekaj, co? Noa? Ty mnie znasz? Aha, to jest jakiś sen. Dobra. Dzięki, Fuksik. Jakiś sen to był. Stary mnie wiezie, żebym doglądał tej chaty. Dobra, znajdę, nie ma problemu. Dobra, stary, nie denerwuj się tak. Idziemy. No jedziesz? Dobra, jesteśmy. Ej, porypany z tą pralnią było ten sen. Ciekawe, czy to będzie miało znaczenie, czy to tak ose było. Ale nie musi chyba mieć znaczenia. Chyba, że nie. To jest chata tego chłopa. Dobra, muszę wejść na tyły, tak? Żeby ten klucz znaleźć. Pod koła wskocz? Nie, nie, nie. Co to za dźwięki? Co to za dźwięki? Czekaj, klucz tu powinien być przed jakimś kamieniem. Widzisz gdzieś kamień? Co to w dupę za dźwięki są? Co to jest, pies? Piesek, no to ja się nie boję o nic. Dobra, nakarmię cię, masz. Kurde, to jest puste. Chłop wyjechał na parę dni puste? Łap! O kurde. Gdzie ten kamień? Boy. Basen. Ale dziwny ten basen, taki malutki, nie? Ty! Gdzie to jest? Pies mi pokazuje? Ty, to jest pod tym? Pies spać poszedł. No gdzie był? No nie ma. To nie jest to. Jaką wycieraczką miał być pod fake kamieniem? Nie ma tu kamieni nawet. Może już się ktoś włamał do chaty? Ty albo Buget. Buget, co? Kamień się nie doczytał. Police. Chyba, że tu gdzieś leży. Gdzie? Gdzie go widzieliście? Jest napisane, że obok starej budy? No nie było! Patrzyłem już tam! Chyba go pies zaniósł gdzieś. O, jest! No właśnie, widzowie! No właśnie, no właśnie. Ale wcześniej nie było, pies teraz przyniósł. Pies, chodź do chaty. Chodź do domu. Chodź za mną. To się nie będę niczego bał. Aha.
muszę się wyjeżdżać, widzowie. Ale w tym czasie zobaczmy, co tam w lodówie, co będziemy żarli dzisiaj. Z Afryka oczywiście. Stówem i pła... O kurde, to jest creepy, jak w Kevinie. Taka komórka. Tam jest ten piec taki straszny. Ty, ale nawet nice, co? Gdzie kibel? Pewnie na górze, bo to Ameryka, oni zawsze na górze mają. O, jest. Ale fajny klop. No już, czy? O kurde, ty. Ale obszczałem ten kibel. Ale ciemny mocz. Niedowodnienie. Usycham od środka. Ale upieprzony kibel, a dobra, niech będzie. Dobra, woda spuszczona, idziemy ręce umyć. Czekaj. Dobra, tu jest. Dobra, to jest właściciel mieszkania, a tutaj? Evelyn? Dziewczyna? Czyli co? Czekaj, tutaj, co to jest? A sorry, nie widzicie. Wypieprzaj, ty. Roy. Widzowie, Roy to jest równy gość, pamiętajcie. Dzięki, Kalosz. Czekaj, tutaj wysłałem zdjęcia. A ona mi wysłała. Kurde, jaki spam. Ja pierdzielę, człowiek nie może w spokoju przeczytać. A ten co pisał? Dog food. Dobra, aha, na dole będzie. Dobra, zaraz nakarmimy pieska. Myjemy łapy, czy w Ameryce nie myją? Nie myją. No i to mi się podoba, ekologicznie. Idziemy stąd. Dobra, czekaj, ale zrobimy room tour. Home tour. Co macie w domu? Szonka. Albo nie. Co tu się dzieje? Czemu tu jest tak rozpieprzone? Patrzymy, co jest w domu? Czy idziemy po to jedzenie dla pieska? Ja pierdzielę, ile oni mają w sypialni? Są porypani oni? Co tu jest? Biuro tego chłopa. Dobra. Pralnia większa niż cały twój dom. Nie no, co ty gadasz? Ta pralnia przecież... Gdzie ona była? Już się w tym domu zgubiłem. Dobra, no idziemy. Idziemy. Jedzenie miało być gdzie? Na dole psa, tak? Na dole jest jedzenie psa? Tu jest wyjście, to nie. Tutaj był też kibel. Ja pierdzielę, ile kibli oni na chacie mają. Jak się na dół idzie? Ja się zgubiłem w tym domu. Tu. Ty, ale to jest creepy, ale tam nic nie będzie, nie? Ale ciemno. Przecież jakby się tu Jamal ukrywał, chłopie. Bye.
Kurczę, dobra, idę, idę. Na górze jest latarka. Ty, co ma? Tutaj odcinki nagrywają. Ciekawe czego. Sustok. Na górze miała być latarka, tak? Co on pisał? Ale my to byliśmy w tym miejscu? Tutaj będzie latarka? Tu nic nie widzę. O, jest! F. Dobra. Gdzie to się szło teraz na dół? Ja pierdzie, jaka wielka chata. Przecież się tu codziennie gubił, jakbym tu mieszkał. Dobra, jest spokojnie na razie. Czemu takie dźwięki są? Przerażające. Jedzenie dla psa, jest! Dobra. To jest jedzenie dla psa? Chyba tak. Dobra, możemy iść. Odłóż to. Chociaż może latarkę nośmy? Na wszelki. Kto wie, w takich grach się zawsze przyda. Tu jest wyjście główne. A gdzie jest na tyły wyjście? Tu? Piesek! Chodź, jedzonko masz. O, jest już. Masz? Ja pierdzielę, czym ja mam to otworzyć? Ja pierdzielę, idziemy do kuchni. Zaraz szaleje. Gdzie jest otwieracz? Gdzie on miał kuchnię? To jest kuchnia? Nie da się szafek otworzyć. Czekaj, może tak się otwiera. Po prostu, nie, nie ma. To jadalnia? No nie, no to jest kuchnia chyba, no. Patelnia stoi i tak dalej. To jest kuchnia. Jaka wielka chata, ja pierdzielę. Ile oni mają tu rzeczy? Gdzie masz otwierać? Szuflady jakieś się otworzą? Szafki? O, jest! No. Coś jest to. Aha, dobra. Mamy to. Jest żarcie dla pieska. Czekaj, to było główne wyjście, to jest styl, nie? Chyba tak, Kibi raz, no. To jest ten typek parę lat później. Dobra, piesek. Jedz. Będzie jadł? Kurde. Dje. Efekty jak w Red Dead Redemption 2, nie? Zobacz, lepsze nawet. Lepsze efekty niż w RDR 2. Co tam? Dobra, pomogę mu. Na górze miał laptopa, widziałem w biurze chyba. Ja pierdzielę i tyle rzeczy za stówę robię? Ja pieprzę, najgorzej. Najgorzej jak się dowiedzą, że się interesujesz tym komputerami. Już dupę trują. Gdzie to było? Na górze? Napisał w jakim pomieszczeniu? Chyba chodzi o to biuro. Tam był lapek. Nie, to nie było. Tutaj jest
Lapek tu PC, dobra. Jak PC to odpalić? Gdzie on ma tego? To jest hasło? O kurde, nie pamiętam już hasła. On ma Windowsa. Co to jest za Windows XP? Ale Carson 5387. Ty fajna. Jaki to Windows? Widzowie. Nie no, XPEG, zobacz tapetę. Dobra, zobaczymy, co tam oglądasz. Co tam oglądasz? Start się nie da, internet. Historię trzeba zobaczyć. Co? Co tu jest? Nie. Kurde, nieważne. Co to jest? Czemu critical error? Co się stało? To wygląda jak jakieś instalki.pl, zaraz wirusa złapa. Dobra, ściągamy i luj. O chłopie, ty. Jaki realistyczny symulator XP-ka. Albo nie, no to jest XPEG na stówę. Nie pamiętam już dokładnie. Ty, 3-4 wirusy, co jest? Po jakich on stronach chodzi? A. Usuwaj te wirusy już. Watykanciek był wśród nich, czy nie? Jak myślicie? Dobra, jest. Chyba się udało pomóc dla pana. Za 100 dolarów wszystko. Dobra, mogę odpalić teraz jego te? Dobra, nie wpisuję. Co to jest? O kurde. No jak nie? Jakie Haiti w dupę? Dobra, to jest łatwo. SG, załek joro. No jaki Uzbekistan pieprzony. Co tu jest? Ty, a 4, dobra, 10 trzeba zgadnąć, dobra, czekaj. Co to jest? Andora? Dobra, o kurde, co to jest kung fu? Ty Singapur? Nie, on ma inne. Swaziland, co to jest Swaziland, widzowie? Liberia. Ty, co to jest, bo nam przybywa dwa nowe za każdym razem, jak nie zgadniemy. Pomóżcie w dupę, bo zaraz się... Panama, dobra. Chyba Salwador, nie? A nie, czekaj, tu ciągle przybywa. Czekaj, to się nigdy nie skończy. To się nigdy nie kończy. To się nigdy nie kończy. Dobra, wypieprzaj. Co masz w koszu? O. Zobaczmy. To ten typek to nagrał. Widzowie, ten typek, co u niego w mieszkaniu jesteś, i on nagrał ten film. On jest reżyserem chyba rzeczywiście Suzdog filmów. Patrząc po muzyczce.
Kraina Grzyłów. Co tu się dzieje? Co tu się odpieprza? Niesamowity poradnik. Czyli skasuję to może, co? Tego nie mogę przywrócić. Dobra, czekaj, co on tu jeszcze ma? Egg. Co to jest egg? Eggs? Exe. Mogę tego odpalić? A to co to jest? On ma kamery tutaj. Okej. A tu widać w pociemku, to jest tryb nocny. Tu jest ciemno. Ale nikogo nie ma w piwnicy. Chyba nigdzie nikogo nie ma, więc chyba git. Piesek, piesek dalej je. Jak długo? W sumie jakby ktoś przyszedł zapukać, to zobaczymy przez kamerę go. Bo tu jest na tylnie drzwi. A na przednie była kamera? Chyba pierwsza. Nie, nie ma. Tylko na tył jest. Dobra, jeszcze... Co to jest? To ja więcej rzeczy nie mam, tak? A jest gdzieś historia przeglądania? No chyba tu nic nie ma. Dobra, odejdźmy od tego komputera. Ale tu mamy spojrzenie na kamery w razie czego. Jakbyśmy coś chcieli zerknąć. Dobra. Chyba tyle z tym komputerem. Czekaj, napisałem. A nie, to z tą dziewczyną. Nie, to już było wcześniej. Ja mam telewizor odpalić, tak? Jakiś program w telewizji leci śmieszny. Idziemy go obejrzeć. Kanał 10. Co to znaczy? Poszukaj pliku na przeglądarce. Tego co brakował? Ty, rzeczywiście. Ciekawy pomysł. Ciekawe, ciekawe. Który brakował? msvcr71.dll. A to znajdzie mi? Czy jak to było? Czyli z caps lockiem wpiszę. msvcr. Tak? Nie, nie znajduję, a już myślałem, że się uda. Ty, Ctrl C i Ctrl V działa. Bez DLL? A, dobra. Nie, nie ma. Kurde, szkoda. Tego nie mogę, chyba tyle z tym komputerem. Komputerem.
Źle wpisałem? Tak? Nie, to było auto jechało. MSV CR71. No dobrze wpisałem. Co ty gadasz? Nie znajduję, zobacz. Co z tym egg? No tego pliku brakuje. Ty, a może gdzieś płytka będzie z tym? Tylko będzie jak płytę włożyć? Może płytka gdzieś będzie i wsadzić do kompa jakaś. Ale tutaj chyba nic nie ma. Telewizor chyba odpalimy. Kamerki znowu zobacz? Nie no, patrzyłem przed chwilą. Czemu taki dźwięk? Widz pisał, że większe to niż jego cała chata. Wierzycie? Podpiłeś neta? No pobrałem te przecież antywirusa. Czemu takie dźwięki są? Ej, te drzwi, co to są w nich? Co za nimi było? Tu nic nie ma. Czemu jest, są takie dźwięki? Przestań! Dźwięki z FNAF-a to są? Ta? Okej. Dobra, TV tu było. Odpalmy sobie TV. To jest to śmieszna rzecz na 10 kanale. Niezły humor z tą babą. Dziwną dziewczynę ma. Onto this conveniently placed pan on a stove. Serio to w telewizji leci? Co oni robią? Pieprzyli jedzenie kota na ten, na patelnię? Like a baby suckling upon a mother's bosom. Oh, lucky baby. Okay, now while that's cooking, we can work on an appetizer. I will be preparing what's known as piece of cardboard dipped in milk. We will need a piece of cardboard, a glass, and some milk. To start, we poured the milk into the glass. Shut up, dupa jest. We dip the cardboard into the milk. Jednak ten typ kręci normalne filmy przy tym. Look at that. Okay, now that the cat food is finished cooking, we can finally serve it. Dobra, idziemy do sklepu. Słuchy pod TV. Słuchy pod TV, nikt nie wie co się dzieje. Weź to wyłącz. Buy some hands. Don't have hands? I'll give you hands. Got too many hands to handle? I'll take them. I got the best hands. Only the highest quality hands for you. Got too many fingers? I'll take them. Not enough fingers? I'll give you more fingers. People love hands. They're great. I got so much hands. Amazing hands. I'll sell you good quality hands. Come on down today to buy some hands. I have nice hands. Hello. Przeciwieństwo stópkarzy, widzowie, w Ameryce jest dłoniarze. Trzeba uważać. Idziemy do sklepu. On w aucie miał mieć ten. W aucie miało być siano.
Czy gdzie on tam napisał? Nie, gdzie to? Co to jest? Co to za miejsce? To przy łóżku? Szafka nocna? A no, szafka nocna. Gdzie jego sypialnia była? Najlepszy parto minę tego gównianego programu. Nie zesraj się. Czekaj, to jest... Kogo i tu mają? Mogę jej odpisać, tak? Tej dziewczynie? Nie zesraj się. Ale nie, bo ja udaję, że mi się to podoba. Rozumiecie, o co chodzi? Kurde, gdzie jest sypialnia? Ja pierdzielę, ta chata jest za duża. Byliśmy już w sypialni dwa razy dzisiaj. Chyba na dole jest. Nie za mną, to nie jest sypialnia. Nie na górze, na dole. Ale nie tutaj. Tu też nie. Kibel, ja pierdzielę, może oni już nie mają tej sypialni. Nie no, chyba na górze, rzeczywiście. Wszystkie drzwi muszę po prostu otworzyć i luj. Wtedy będziemy wiedzieć... O, jest! Dawaj siano, bo sobie cię rozpieprzę zaraz. Dobra, dałeś. Kamery? Jakie kamery? Ja idę do sklepu pieprzyć kamery. Pozamykam, bo jestem porządny. Chcę jeszcze tam robotę w przyszłości. Ty! Myślicie, że on zrozumiał? Czy to jest stary dziad? Chociaż kręci takie filmy. Dobra. Idziemy rowerem. Ty, a mam wziąć jakąś torbę na zakupy, czy mi dadzą? Czy wziąć jakąś taką typu, wiesz, Kaufland, tam Auchan torbę? Gdzie jest garaż? Dom zamknij? No jak? Wziąłem klucz, on trochę zamknięty. No tam. To powinien być dziś rower, tak? Co to jest? O jest! Jest rower, jest rower. Dawaj, jedziemy do sklepu. O chłopie, ty, pierwsza misja, San Andreas. Ale ciężko skręca. W którą stronę do sklepu? Uncle Tony. Tonis. Gdzie to za ryż? Lewo? Czemu lewo? Dobra, jedziemy. Nie ma drogi rowerowej, a po chodniku nie będę jechał, nie? Stop, pieprzyć, mi nie obowiązuje nic. Prawo? Kurde, jakie ciężkie A, dobra. Dzięki, Maxerek. 32 miesiące, jak ty Olgę. Dziękuję bardzo. Tyle miesięcy? 32 lata. Dobra, o, to jest chyba sklep. Albo to? Co to jest? To nie jest sklep. To. Coś mnie pieprznie na pasach? Dobra. Dzięki no, nawyk za 2 miesiące. Oleś furę ktoś ma. O, lody. Nie, to jest lód po prostu. O, tu się otwiera samo. W pierwszym parcie się... Nie, w drugim trzeba było klikać. Siemano. O kurde, masz koszyk? Ty, jest koszyk, ja pierdzielę. Dobra, ranch. Ja pierdzielę. Za dużo. Co to jest, Hellmann's? Co tu się w dupę dzieje? Piwo? Nie, nie, nie.
Truskawkowy ten. Dobra, to na lodówkach będzie na pewno truskawka. Nie, dżem będzie gdzie? Tu? Kola. Czekaj, tam był ryż jakiś. Uncle Tony. A gdzie to jest? Ja pierdzielę, ja na oczy nie widzę. Ja mam zaćmy, widzowie? W tupę nie widzę nazw produktów. O! Kurde, wziąłem coś, wypieprzaj. Co to jest? Co? Okej, była dziewczyna, robi imprezę. W dupie to mam. MILF Energy. Niezły milfior. Ona ma 18 lat, przecież ja też mam tyle. Co ty pieprzysz, że to jest milf? A może ja się z 40-letnią babą umawiałem? Pieprzej ode mnie. Wtedy miał 18, no. Czekaj. To jest truskawkowe, 100%. Bierzemy to. Dobra. Co to jest? Co to jest ranch? Co to jest w dupę? Milk and eggs. Dobra, widziałem mleko tutaj. Jakie? To jest mleko? Z jabłek? Co tu się dzieje? O jest, malk. Fresh milk. Nie to! Ja pierdzielę. Fresh milk. Dobra, eggs. Gdzie jaja będą? Na lodówkach? Tutaj były chyba. Jest, jest, jest. Są jaja. Ty mi zaraz wypadnie. Bio, ja... Kurde, dobra. Tamte się już potukły, biorę nowe. Poukładać to trzeba, dobra. Co to jest garden? Co to jest? Co to jest? Miód. Ty, a gdzie jest to pierwsze? Gdzie jest miód? Ja pierdzielę, jestem tak blind, ge. Ja pieprzę. Widzowie, blind, ge. Jest miód, dobra, mamy miód. Jest dobrze. Ketchup. Ketchupik to chętnie. To jest ketchup? Tak. Dobra, jajka wziąłem. Teraz nie mamy tego garden coś tam. I ryżu i ranch. Tylko co to w dupę jest? To? Kurde, wziąłem coś. Garden to ogród. Mam ogród wziąć do koszyka? No co piwo w dupę. Czekaj, pomóżcie. O, jest coś, czekaj. Coś tam instant. Tak. Dobra, nie mamy musztardy, powiem jej. Nie ma problemu, babcia. Dobra. No ale babcia jest szczęśliwa, bo teraz wie, że nie mogła znaleźć, bo nie było.
Czyli jestem dobrym człowiekiem. Dobra. Gdzie jest ten ranch pieprzony? Co to są za itemy? Czekaj. I ten ryż! Co tu się dzieje? To jest ryż? To jest jakaś zupka chińska. Ryż będzie w takim opakowaniu, takim albo takim. Zabieraj tego małpa. To jest ryż? Ty, w tej Ameryce to się zakupów nie da robić. O, jest! Jest ryż! Jaki miał być? Ten? Ankle jakiś tam. Dobra, to to. Dobra, to jest to. Dobra. Co jeszcze było? Ranch i coś tam. Coś tam do ogrodu, ale co? Ty, to chodzi o to! Że z ogrodu warzywa. Co to jest to? Co to jest za słowo to pis? Penis? Nie, to byłoby inaczej. Groszek? Jaki groszek? To jest groszek. To jest to? Tak! Mamy to! Tylko to jest ten, co trzeba? Tak, dobra. Latają te itemy, luj z tym. Dobra, i co jeszcze? I ranch. Gdzie jest ten ranch, widzowie? Co to w dupę jest? To jest chyba sos, nie? Ranch masz pod miodem. Jest. Myślałem, że ranch to jest jakiś sos. Co to jest? Co to jest ranch? Nie wiem, dobra. Wszystko. Sos czosnkowy? A, no to niech piszą ten. Jak jest czosnek? No niech napiszą, że czosnek i luj. No po garlic, o garlic, no. Garlic. A nie jakiś ranch. Dobra, mamy to, mamy to. Ty, nie mamy. Co to jest? To są płatki chyba, dobra. Ja pierdzielę. Kup se coś, a racja. Tamte, dobra, tamte. Tamte, widziałem je, widziałem. Te chyba. Choco cop, cops, cups. O nie, to nie to. To jakaś posypka ma być. Babcia znalazłaś? Babka dalej szuka, ja pierdzielę, nie uwierzyła na słowo. Chodzi o Nutellę? Tak, 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 dobra. I coś sobie mam kupić, tak? O, chłopie, wjeżdżamy, dawaj butle. A kurde, nie chcesz? Dobra, lipa. Jest Lipton. Coca-Colkę tak to bierzemy. Tu widziałem kolę wcześniej. Dawaj kolkę. Kolka z Afryką jest gituwa. Czyperki jakieś? $4?! Szmata pieprzona. Porypało cię chyba. I biorę. Nie będę aż tak naciągał tego chłopa. $4 za pakę chipsów. Ty, inflacja w USA większa niż w PL. Co, nie... czegoś nie mam? Jak za mało kasy? No nie mów, że kolki nie mogę sobie wziąć. Ja pierdziele, ale skam. Nie ma sprawy. Pieprz. Na co zapisy? Na jogę? Okej, okay. Ej, jest Instagram i jest ten. Twitter. To są aż tak stare aplikacje? Kiedy było takie logo Instagrama, widzowie?
Będzie wiedzieli, w jakich latach się to dzieje. Weź wyłomotaj babkę. Wyłomotaj. Dobra, roweru nie ukradli mi w Ameryce. Jest niezły dym. Dobra, stamtąd chyba przy... A jeszcze wejdę do tego sklepu, mnie ciekawi, co tam jest. Ile mogę, ale chyba... Z czym jest ten sklep? A, zamknięte. Co to jest? Są gry? Ja chyba nigdzie nie można wejść, wiecie? Po prostu jedźmy do domu. Letni chamski podryw zhakowany przez Elona Muska. No szaleje ten Elon Musk ostatnio w Polsce. Ostro szaleje. Dobra, stamtąd chyba przyjechaliśmy, tylko się tym skręcać się daj, zaraz coś potrąci. Czekaj, jadę tutaj. Spędzi mnie kapa na widok tej babki od musztardy? Ta, no, no, no. Ale bardziej na widok Nutelli. Czekaj, gdzie my byliśmy? Tutaj. To jest chata nasza? Chyba tak. To nie było to? To były krawężniki takie wysokie, że nie mogę wjechać? Zostawię na ulicy ten rower. Wyszczać się muszę szybko. Ty trochę się boję. Gdzie w Ameryce stawiają zakupy? Zawsze w kuchni, nie? No w kuchni. Gdzie mam to położyć? Uważaj na budę. Jaką budę? Gdzie jest kuchnia? Które to jest kuchnia? Kurde, się przestraszyłem, ty lodówkę otworzyłem. Zostawić to po prostu, tak? Ja muszę iść robić lekcję, dobra. Ale jeszcze szczać mi się chciało. Idę się wyszczać, tu był kibel na dole. Górny obszczałem, to teraz dolny jeszcze. Gdzie ten kibel był? Tu gdzieś kibel widziałem wtedy. Gdzie on był? Ta chata jest za duża dla mnie. Minąłem go. Dobra, masz rację. Czekaj, muszę tak naszczać konkretnie. O kurde. Ja pierdziel, ale nie tak. Na ziemię jeszcze. Luj, nie da się zatrzymać. Tej siły już nie zatrzymacie. Co poszło, to poszło. Umyć łapy? W Ameryce się nie myje, ok. Dobra, na górę, do lekcji. Coś mi się wydaje, że jak podpowiadałem, żeby iść do lekcji, gdzie się da patrzeć na kamerki stamtąd, to właśnie po to tam idziemy. Żeby zerknąć na kamerki. Czekajcie, gdzie było biuro? Chyba tutaj, nie? Trochę mnie przeraża ta gra. A taki familijny klimat się już wczułem. Dobra, zaraz to zobaczę. Nie no, nie będę i tak odpisywał, ale głupie ma filmy. Czekajcie. Dobra, to było. Co ja miałem znaleźć?
Aha, rozwój. Czekaj. Jak on się nazywał? Weźcie, zapiszcie to. A nie, mogę tego skopiować? A mogę, dobra. Ja pierdzie, się przestraszyłam, mi ludzik wstał z tego. Jak kliknąłem spację. O mój Boże. Jezus Maria. Roy. Skopiowałem, zobaczmy, czy się skopiuje do tego. Tak. O, działa! Co? Była żonka to jest. Dobra, tam grozili śmiercią dla tego typa, ale co z tego? Ja się nie boję. Ale co ty, no bez przesady. O ja pierdziele. O ja pierdziele, jest chłop. Iść powiedzieć, że nie ma tu go, bo to ten fan żonki przyszedł. Bo oni tutaj co jaja robią, że przychodzą i dzwonią. Psa nie ma, nie, siedzi w budzie. Idziemy tam. No ale on mi nic nie zrobi, jak mu powiem, że... Dobra, idę. Chyba mi nic nie zrobi, tak? Ja tu tylko pracuję. Creepy, ja pierdziele. Nie, nie otwieram. Ktoś pizzę zamówił. Ale oni trolują. Nie wiem. Mówił. Stary powiedział nikomu nie otwierać. Dzięki Lazarek za 18 miesięcy. A co jak to troll? Leave chyba. W Ohio nie ma pizzy, no. Ty, ja się boję, widzowie. Otwierać temu kurierowi? Słyszysz zęby. No, wypieprzaj. O, powiedzieć, że stary jest na górze? Wiesz, fejur lekki. Wiesz, ojciec jest na górze, jakbyś to nie spodobał, jakbyś tak stał i się uśmiechał. On cię na kamerce widzi. Och. No, wypieprza, już. Już, 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 już. I ty tu czekałeś? Po co, jak masz tu auto? Oj, nie podoba mi się to. Bombę pewnie mi przyniósł.
Czekaj, pizzę sobie do kompa zaniosę. Jak już dostałem, to dostałem. Idziemy zażreć. Pojechał. Najbardziej normalny dostawca pizzy w Ohio. Mogę tu poczekać, aż przestanie padać? 2 metry dalej ma auto. O kurde, sorry. Aha, TV, ja pierdziele, dobra. Najbardziej dziwna pizza, on powiedział, dziwne zamówienie i myślicie, że to hawajska? Nie, no się zdziwił w Ohio, że hawajska. Dobra, zamówił tą pizzę. Dobrze, że wziąłem. Ty. Dobra, dobra, dobra. No widać było, że dostawca na kamerę. Co jest? Dobra, siadamy i jemy. Uuu, to jest ta, jak się nazywa? Pepperoni! Ale piękna. To chyba Domino's jest w ogóle. Dobra. O, tutaj zobacz, minka jest. Co to? Ale dziwne programy w Ohio mają. Czemu mówił, że dziwna jest ta pizza? Czemu mówił, że ta pizza jest dziwna jak to pepperoni zwykła? Co to jest za film? If you tell me what the radius of 2 squared is, I'll think about sparing you. My name is Jack Pardex. I have been held hostage by Mr. Holland for 37 days. He makes me solve math work until my head hurts. I can't escape. Can I use the bathroom? Oglądaj. Napisz do Evelyn Sandnut. Idę na górę. Kamery. O Jezu, choć są obsrany. Nie dojem pizzy, zesrałem się. Gacie do wymiany. Ale nie mam po co, jak gramy w horrory. Dopóki się nie skończy maraton horrorów, nie zmieniam gaci. Czyli od teraz dla pretekstu codziennie horrory. Ty, na tył idzie jakaś baba. Ile on przeżuwa tą pizzę? Zaraz szaleje. No ile on tu je? Coś na wycierać. O kurde, rzeczywiście. Kiedy skończy jeść? Dojem sobie pizzę, tak? To bo nigdy nie zje. Dojem ją. Ktoś tam dzwonił, luj. Trzeba dojeść pizzę, to jest Ameryka. Jakie to jest creepy. Ej, otworzyć i zobaczyć, co to leży? Nie widać stąd. Ej, ktoś tam jest? Przecież nikogo nie było. Kwiaty?
Słuchaj, bo ta baba szła na tyły. Widziałem, jak ona idzie. Ktoś się podrywa. Ty Boże. Do wazonu trzeba. Gdzie wazon? Pieprzyć, żartuję. Nie przyjmuję tych kwiatów. Nie dam się. Ja się boję, widzowie. Czemu nic nie odpisać? Nie odpisać nic? Do psa iść. Czekaj, kamerki zerknę szybko. Szybko kamerki. Co to? A nie, to pościel. No piesek śpi. Nie, nie, idziemy. Czekaj, miałem lekcję do zrobienia. Wiesz co, lekcję jednak zrobię. Nie po ciemku. Pierwsza 36. Aż tyle ludzi siedział przy lekcjach. A matematyka. Ty no, coś pisze do mnie ten nieznany. No dobra, to była. To chyba była baba. Fuck you, MILF. Nie no, niech się pieprzy. A ten co napisał do dziewczyny? Cześć, co to jest? Nie, to było wcześniej przecież. A no ta, bo dziewczyna spać poszła. Czekaj, patrzymy kamery? Kurde, jakie były pasy, bo nie pamiętam. Nie mogę wyłączyć budzika. Czekaj, w ogóle... Oni mi prąd chyba odcięli, tylko komp działa. Czekaj, czekaj, gdzie jest ten? Hasło. Alecarson 5387. No piesek siedzi chyba. Czekaj, zobaczę go w kamerze. Zaraz bomba wybuchnie. Wszędzie jest ciemno. O ja pierdziele, szedł ktoś. Szedł ktoś tutaj. Tu ktoś szedł, widzieliście? I psa nie ma. Co robimy?
I nie wiem, gdzie latarkę odłożyłem. Ja pierdziele, nie da rady. Nie da rady, nie idę. Nie da rady, nie idę. Gramy w sapera. Ty no. Latarka przy drzwiach leży na dole. Gdzieś tu ją wywaliłem. Czy tutaj na górze jest latarka? No niby nikogo nie widać, no. Tu jest latarka? Czy tutaj u góry? Bo może tu się zrespiła latarka. W ramach gierki. Ale nie ma jej. Idziemy? Nie no. Nic nie widać. Zostań i idź spać. Ale nic nie widać, widzowie, no. Ja pierdzielę, dobra, idziemy, luj z tym, idziemy. Tu była latarka? Nie, to chusteczki. Tu jest. Jest, jest latarka, jest. Na co ten pies tak szczeka? Wychodzimy? Czy w piwnicy? Bo w piwnicy mogą być bezpieczniki. Na co ten pies tak szczeka? Jest. Tutaj są. Rower ktoś ukradł dlatego. Dobra, ty, ale no ktoś mi przyszedł i wyłączył. No ale wiecie, jak typa nienawidzą, to mu go tak trolują, wyłączają mu prąd i tak dalej. Jakieś porypańce. Co to było? Coś było, coś było. Idziemy na kamery? Ktoś w chacie jest? Zobaczy drzwi. Kamery, kamery, kamery.
Ja pierdzielę, porozpieprzane to jest, czekaj. Tu tak nie było. To stało normalnie. Ktoś tu siedzi? Gdzie? Kuchnia też? Nie, kuchnia jest okej. Kwiaty leżą dalej. Tu ktoś siedzi? Gdzie? Tu? No widzę, że coś tam jest, ale nie wiem, czy ktoś tam siedzi. Ja pierdziele, to jest popieprzone, nie wiem. Mam dalej lekcje robić, bo taki napis wyskoczył. Ktoś wlazł do domu i lekcją robić? Tak, okej. Lekcje najważniejsze. Co, znowu kamery? Ty, znowu się pozmieniało. Tu się znowu pozmieniało, ja nadal nie wstaję? A drzwi są otwarte. Ja pierdzielę, nie wyrobię. Robię lekcję dalej. Czas na lekcję. Ja pierdzielę, nie ma sensu, tam się... Ktoś jest w mieszkaniu. Czemu ja tam idę? Czyli są drzwi otwarte. Tak? Ja pierdzielę, nie idę tam. Ja pierdzielę, nie idę tam. Pieprzę to w dupę. Nie, porypało kogoś. Nie idę tam. Musi się gra tak kończyć? Mogę tam nie iść? Ale te F4 idziemy na Minecrafta. Czekaj, może jakiś item do walki wezmę. Jedyne co mam. W San Andreas się dało bić kwiatami. Coś siedzi, czy mi się wydaje? Czy już mu się pieprzy we łbie? Nie siedzi nic. No przecież ktoś to zrobił. Czemu ja tu wchodzę? Czemu ja tu idę?
Wracamy do kompa. Kamery. Jedź do sklepu. A co w sklepie jest? Kradli rower. Na policję zadzwoń, masz telefon. Ale nasz bohater nie jest sześcioną. Sam załatwia problemy latarką i je pizzę jedynie. Ty, ale tu nic nie ma. I kwiatami, no. To co? Dalej lekcje? Ktoś rozpieprzył to studio. Ktoś tu idzie, przecież słyszę. Ja pierdzielę, nie mogę grać w takie gry, widzowie. Kamery, kamery, kamery. Szedł ktoś, szedł ktoś. Ta kamera uszkodzona jest? O kurde. Trzy noże były. I piekarnik się pali? Palił się? Nie palił się wcześniej. Ja pierdziele, widzowie, widzowie, widzowie. Pomocy. Piesek siedzi w budzie. Ten, co ma za dużo dłoni, idzie mi je wyciąć. Wychodzić? Muszę iść na dół i to sprawdzić, widzowie. Albo lekcje robić. Co tak napieprza? To ten piekarnik na dole tak grzeje? Co mi ktoś po chacie łazi? Tak szczerze. Jaki powód ma? No co ten hejterek tego męża byłego? Tego, co u niego mieszkamy. W sensie pracujemy. Iść do kuchni? To piekarnik tak daje w palnik. No nie ma noża i nasz bohater tego nie skomentuje? Nieźle, nieźle. Co? Co w dupę? To psa, ale pies nie przyjdzie. Co? Ja pierdolę, ale to jest jakiś... Aha,
Aha, bo on myślał, że to ten typ, co mu powiedziałem w sklepie, że tu robię. Ty. Że se jaja ze mnie robi, bo tu pracuje. Nie, biegnę do tego. Biegnę na kamery. Kamery, kamery, kamery. Na policję zadzwonić? Jednak, 60. Ale nie widzę, żeby ktoś szedł. Zobacz, tu by było widać. Czemu nie napiszę do tego Roya? Ja pierdzielę, baba stoi. Z nożem. Co zrobić? Wlazłem do pokoju obok. Wybiegać? Rób lekcję. Ale ona tu idzie! Ona po pokojach łazi. Kim ty jesteś, babo? Nóż ma. To nasz pokój? To nasz pokój, to nasz pokój. To jest była? Ty, to ta milfica przyszła. Co ja mam jej powiedzieć? Dawaj na warsztat ją, Boba. Co mam jej powiedzieć, że mnie nie zaciekała? Boże! Lekcje robi. No nie powiem drugiego, bo mnie zadźga. Nic nie powiem. Nie, nie mów tak. O ja pierdziele. Zagroziłem jej pałami. Najgorzej. Jezus.
Ja nic nie mogę zrobić. Noah. Hmm? Nie! Ja pierdzielę, w dupę zadźgała mnie. Mówiłem wam, że nasz bohater jest śmieciem. Po co on jej grozi pałami? No co za debil. Ty, baba stoi przy, z nożem przed drzwiami, a ta wiesz, że cię mogę teraz na psiarskie zgłosić? Ale czekaj, bo my musimy to zrobić. Power bike, nie? To. Mogłeś lekcje robić. Dobra, jeszcze raz spróbujmy. Ja pierdzielę, ale porypady, że to była ta przyszła. Tamci jej pewnie powiedzieli, że ja tu robię. Ciekawe, czy jakbym nie powiedział, to czy przyszła. Że tu pracuję. Tym kolegą w sklepie. Bo ja w sklepie powiedziałem tym kolegom, że tu pracuję. Oni tam też spotkali tą byłą. Chyba do niej poszli potem. Trzeba iść do... Widzowie, trzeba lekcje robić, wiecie o tym. Trzeba robić lekcje, nie ma czasu. Gdzie mam obok pokój? Jak mam do niego wejść? Poczekajcie. Tutaj? Czy wcześniej mam to zrobić? Gdzie ten pokój, gdzie mam się schować w razie czego? Chyba, że tutaj, tak? A tak, dobra, tutaj, bo jest ten. Jest mikro, jest mikro. Czyli jak zobaczymy, że ona idzie, to tam wbiegamy po prostu. Okej, ale popieprzone gówno. Dobra, ja lekcję muszę robić, widzowie. Włącz mikrofon, a po co? Chyba tak dziki mi raz, no. Nie wiem, o co chodzi. Piekarnik. Tu już byliśmy przed chwilą, to się nie boję. Chyba, że może być coś ukrytego i nagle mi wyskoczy na łeb. Noża nie będzie? Nie ma noża, nie ma noża. O! Ja pierdzielę, Boże, nie no, przesada. Ja pierdzielę, w dupę. Nie, nie wyrobię, nie gram w tą grę. Nie gram w te horrory, po co wy chcecie horrory? Jesteście popieprzeni. Po co ja w te horrory gram? Nie jest to dla mnie, nie jest to dla mnie. Nie wiem, o co chodzi, skąd ona wiedziała. Ja nie wiem, co ja zrobiłem inaczej. Zaraz mi serce stanie, naprawdę zaraz zawał dostanę. Kamer nie sprawdziłem. Dobra, coś tam po chacie się krząta. Trzeba wrócić i zrobić lekcję, widzowie. Najważniejsza czynność amerykańskiego ucznia. Lekcja. Czekaj, najpierw zrobię. Dopiero jak mi zadzwoni piekarnik, to zobaczę, tak? No ja się też nie spodziewałem tego. To był speedrunning do momentu tamtego, co padliśmy. To coś takiego. Popieprzona jest ta gra. Coś łazi po chacie. A może dalej lekcje będę robił, co wy na to?
tutaj drzwi otwarte. Tu jest zamknięte jeszcze. Piesek siedzi w budzie, jest ok. Ale żeby mi znowu nie wyskoczyła, widzowie, bo ja nie wiem. Nie, dead. No jeszcze nie. Caps Lock aż włączyłem do wrażenia. Cześć, wyślijmy SMS-a, żeby był spokój. No pory pana, Kierka jest bardzo... Strasznie popieprzona gra, naprawdę. No najpierw na kamerki, żeby było widać, że idzie, bo ona jest za zakrętą, nie będzie widziała, jak idę do pralni. Jeszcze jej nie ma. Co, lekcję trzeba odrobić, żeby biła? Teraz chyba będzie. Ja pierdziele, idzie. Tu stać czy tam? Kurde, przypadkiem otworzyłem. Bo się cekuca, nie kontrolę. Sigma, ale co ja zrobiłem? Podejdzie tej latarką w tył głowy, no nie przeżyję tego, ona waży z 50 kilo. Czym jej mogę zapieprzyć? O, tym. Kreta jej do mordy wleje i koniec, po problemy. Ale nie będzie słyszała, że gadam? Czekajcie, jak ona wejdzie do tamtego pokoju, to ja mam biec z chaty na dół? Czy co? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. RTP dał na Golibordę 5 zł. Ja nie rozumiem, czego ty się boisz. W Łodzi na Pietrynie gorsze rzeczy wychodzą z bram nocą XD. Ale IRL to się nie ma co bać. I gada Noa ona. Proszę mikrofon ci ją zacząć wyzywać.
nie będzie szła chyba dopóki nie zobaczy kamer. Zobaczycie? No nie idzie, ciągle gada tak samo ona. Chyba dłużej trzeba z kamerami posiedzieć, czy nie? Nie mówi częściej, wtedy szybko szła. Ślepa, idziesz tu. Ona tu nie przyjdzie. A, rzeczywiście, ja mam chyba pójść potem. Bo ona będzie pod tamtymi drzwiami stała. Muszę na kamerkach 100% spojrzeć. Jest, jest, jest. Nie będę się nic odzywał. Kurde, muszę się odezwać? Bóg? Może co poszła? Chyba Bóg. Nie, znowu. No czym mam gadać? Wróć tam do pokoju, ale to znowu będziemy musieli iść. Nie, to musiała słyszeć. Good ending, przekonałeś ją. A, rzeczywiście.
Będzie szła? Ale czekaj, co zrobić? Uciekać czy nie? Jest ona. Uciekać potem? Otworzyła drzwi i co? Lota? SG. Dobra, stary zadzwonił po psy. A ona już w tym czasie opuściła chatę. Okej. Trzy lata starsza. Czekaj, aha, czy ona była ćpunem, to dobrze jej powiedział. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Dziękuję bardzo. Wiecie, chcę kurwa wzbogacić. Robert, podkreślenie RTP dał na Goliborde 5 zł. Stary, mieszkasz w Łodzi, nie wiesz co robić z takimi delikwentami? Idziesz po maczetę i załatwiasz sprawę szybko. To nie Kraków. Nie morda, nie szklanka, pamiętaj. No tak, morda, nie szklanka, ale gdzie maczeta? Tato Łódź. Okej, okay, była naćpana i nachlana. Okej. Okay. Ale popieprzone giereczka. Ja pierdziele, ty zarąbista gierka, widzowie. Zarąbista gierka, naprawdę. Jedynka najstraszniejsza? Nie, no tutaj były momenty takie. Mocne. Ale nie wiem, która. Wszystkie były dobre bardzo. Nie wiem, czy dwójka nie była najlepsza. Dobiałeś pilnować, a sprawdziłeś mordercę? No naćpaną babę, no. Wilfice. Co z lekcjami? Dobre pytanie. Nie no, zarąbista gra, ty. Ale więcej nam zajęła niż godzinę chyba, nie wiem ile. Zmarnowany motyw piwnicy? Trochę tak, no ale ona chyba była tylko po to właśnie, że wiesz, idziesz tam na samym początku gierki, już się wczuwasz, bo grasz w horror. A później już tam nic nie robili, no. Ale dobra gra, bardzo. Słyszysz krzyk? Słyszysz krzyki z rzeki? Słyszysz krzyk? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę